Cześć i czołem, drodzy widzowie! Po tym jak niedawno byłem na Pomorzu, a troszkę wcześniej zrobiłem materiał o marynarce wojennej, to wielu z Was mnie prosiło, żebym znów nagrał coś o tematyce marynistycznej, a poza tym mamy też y, piękny rok 2018, rok rocznicowy, stulecie utworzenia Polskiej Marynarki Wojennej, ale także stulecie polskiego lotnictwa. No i w tej puli ludzi, którzy prosili mnie o nowy materiał, znaleźli się też tacy, którzy postanowili mi pomóc. Także na koniec tego odcinka będzie bardzo, ale to bardzo dużo podziękowań. Zaprosili, nakarmili, dali miejsce do spania, nawet pomogli mi dojechać i wrócić. Dlatego tym razem udało mi się połączyć te dwa rocznicowe tematy, połączyć stulecie lotnictwa ze stuleciem marynarki wojennej. Dlatego w tym odcinku Bałtyk spotka się z niebem, czyli historia morskiego dywizjonu lotniczego w Pucku, który stacjonował tam w okresie międzywojennym. Serdecznie Zapraszam. W 1918 roku, kiedy na froncie zachodnim umilkły strzały, to światowe mocarstwa należące do zwycięskiego obozu zaczęły radzić, jakby tutaj przemodelować świat i Europę po porażce Niemiec i Austro-Węgier. Długo więc radzili i bardzo burzliwie w Wersalu, gdzie także działali polscy politycy. No i mimo sprzeciwu niektórych krajów, zgodnie z amerykańską obietnicą postanowiono, że Polska dostanie dostęp do morza. Skromny, niewielki kawałek Kaszub z wyłączeniem miasta Gdańska, które postanowiono nie dawać ani Polakom, ani Niemcom, tylko zrobić z niego cudaczne wolne miasto, co oczywiście wnerwiało obie strony. A Polacy dostali kawałek wybrzeża razem z półwyspem Helskim bez żadnego większego portu ze skromnymi kaszubskimi wioskami, torfowiskami i piachami, gdzie nie mieliśmy absolutnie żadnych korzyści ekonomicznych, militarnych, politycznych ani w ogóle żadnych innych. Największy port, jakim dysponowaliśmy, był w Pucku, w głębi Zatoki Puckiej, gdzie nawet większość ciężkich statków handlowych by nie wpłynęła w ogóle, gdzie ten port był bardzo skromny, bo był to port rybacki. No ale Polacy stwierdzili, że trzeba iść za ciosem, mieliśmy jeszcze dostać w tamtym czasie Sześć eks niemieckich okrętów, torpedowców, które y, brytyjska y, Royal Navy zabrała Niemcom, przetransportowała do swoich baz w Wielkiej Brytanii, gdzie tam je y, komisyjnie, że tak powiem, rozbrojono i zablokowano. No i mieliśmy tam się udać i razem, jak dobrze pamiętam, z przedstawicielem Brazylii w drodze losowania wybrać sobie sześć statków. No i oczywiście one były rozbrojone, zdemilitaryzowane, dlatego powiedziałem, statki. Mieliśmy sobie potem sami je wyremontować, przywrócić do jakiegokolwiek stanu użytkowego. Dostaliśmy sześć sztuk y, torpedowców ekskajzerowskich w stanie makabrycznego złomu. W ogóle był problem z przyholowaniem ich do Polski. No i Puck miał stać się ich pierwszą bazą pierwszą bazą polskiej marynarki wojennej, Hen, gdzieś tam od XVII wieku, aż licząc. Ale do tego wątku jeszcze w innym filmie nawiążę. Poza tym, że trzeba było to może złapać, Polacy stwierdzili, że nie można teraz przepuścić tej okazji, bo może i okazja jest skromna, ale dobra, bo Niemcy akurat w tamtym czasie byli zajęci masą zupełnie innych problemów. I aby wykorzystać fakt chaosu i rewolucji, która działa się w Niemczech, już jesienią 1919 roku zaczęto formować Front Pomorski. Na Prędce do niego włączano nowo formowane dywizje, a zadanie odzyskania Pomorza dla Polski powierzono człowiekowi legendzie, generałowi Józefowi Hallerowi. Już 18 stycznia 1920 roku płomiennie przemawiał w Toruniu i wojsko ruszyło dalej na północ. Lokalni Niemcy byli wściekli. Dochodziło do wymiany ognia, do bardzo częstych przypadków sabotażu, ale ogólnie to były dość skromne incydenty i wojsko bez większych przeszkód dotarło w końcu nad Bałtyk. I tak oto dnia 10 lutego 1920 roku generał Haller przyjechał pociągiem do Pucka, wysiadł na dworcu, tam wsiadł na konia i pojechał nad morze. Sławny malarz Kosak namalował obraz przedstawiający to, co działo się później. halera wjeżdżającego na koniu do Bałtyku, plaże, ułanów, którzy stoją wokół niego, piękne słońce i pieniądze się fale. I on, haler wrzucający pierścień do morza. W rzeczywistości wyglądało to zupełnie inaczej. Wiało, lało, było niemiło, dzień wcześniej był trzaskający mróz. Akurat 10 lutego było kilka stopni na plusie, złapała odwilż, bardzo padało, kra popękała, to wszystko się ruszało. W dodatku nie robił tego na otwartym morzu, jak pokazuje obraz, tylko w Zatoce Puckiej. Wjechał do morza i nie na plaży, tylko na pochylni dla wodnosamolotów Puckiej bazy lotnictwa morskiego, jeszcze kajzerowskiego w tamtym czasie. Raptem kilka tygodni wcześniej niemiecka załoga opuściła bazę, ładując wszystkie samoloty i inny drogocenny sprzęt na wagony, a w opuszczonych hangarach lotniczych hulał lodowaty wiatr i znajdowały się resztki rozbitych, niewyremontowanych i zdekompletowanych na części samolotów. W takich oto okolicznościach generał Haller wrzucił jeden z podarowanych mu przez Gdańszczan pierścieni do morza, symbolicznie zaślubiając Polskę z morzem. Potem, jako że pogoda była do kitu, to oficjele udali się do miasta, do kurhausu, gdzie zrobili grubą imprezę, a żołnierze zostali w pustych hangarach i zrobili własną, skromniejszą bibę. I wtedy to też narodził się pomysł. Skoro mamy bazę lotnictwa morskiego, którą Niemcy założyli w 1911 roku, wykorzystali fakt, że Zatoka Pucka jest osłonięta, jej wody są spokojne i są tam idealne warunki do startów i lądowań dla wodnosamolotów. Jakbyście nie wiedzieli, o co chodzi, zwykły samolot tylko zamiast kółek ma pływaki i startuje, ląduje na wodzie. Testowali tam różne rozwiązania, najpierw kupowane we Francji i w Ameryce, a potem własne konstrukcje. I tak oto, kiedy oni wyjechali, a Polacy przyjechali, zaraz w bazie pojawili się piloci. Polskiego pochodzenia, którzy mieli doświadczenie z marynarki wojennej rosyjskiej, austrowęgierskiej czy niemieckiej, każdy latał na innym samolocie, walczył z innymi samolotami i znał zupełnie inne procedury i komendy. No ale jak to lotnicy, a już szczególnie Polacy, o których powiedzonko mówi, że polecą nawet na drzwiach od Stodoły, wzięli się za remontowanie znalezionego w bazie złomu. I tak oto 15 lipca 1920 roku w niebo wzbił się dosłownie złożony z kawałków mniej lub bardziej zużytych i przypadkowych części wodno-samolot FF33H pilotowany przez Andrzeja Zubrzyckiego. Ledwo leciał, ale leciał. Kiedy pilot wylądował i wyszedł już na brzeg, to stwierdził, że bał się jakiekolwiek ewolucje na tym samolocie wykonywać, żeby przestarzały już zmęczony materiał nie rozleciał się w powietrzu. Ale pierwszy samolot już się wzbił, więc wiadomo było, że zaraz pojawią się następne. Oficjalnie eks niemieckie lotnictwo miało zostać zezłomowane zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego. W Niemczech były więc komisje złożone z Francuzów, Anglików i nie tylko, które miały dopilnować złomowania. A dla nas to było cenne źródło samolotów. Szczególnie w krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku i baza w Pucku odegrała tam bardzo istotną rolę. Jak to się robiło? Najpierw trzeba było w Gdańsku dać dość sowitą łapówkę aliantom. Oni wtedy przymykali oko i złomowanie samolotu wyglądało nie tak, że go trzeba było zmiażdżyć czy pociąć i do huty wywieźć, tylko brało się wiadro z białą farbą, pędzel i zamalowywało się niemieckie oznaczenia na samolocie. Jak już nie było na nim sławnych balken krojzów, no to wtedy można było uznać, że samolot został komisyjnie zezumowany. Następnie przejmowało go jedno z wielu cywilnych przedsiębiorstw, które oficjalnie miały w cywilu latać tymi samolotami. Pilot do niego wsiadał, leciał z terenów Niemiec albo z terenu Wolnego Miasta do Pucka, lądował na trawiastym lotnisku, które znajdowało się tuż obok hangarów dla wodnosamolotów, lądował, wysiadał, rozliczał się za samolot. I wsiadał w pociąg albo w samochód i wracał tam, skąd przyleciał przez przejście graniczne. I tym sposobem ściągnięto pierwsze cztery wodnosamoloty, także eks niemieckie różnych typów, ale ponadto dziesiątki samolotów kołowych były tędy przerzucane, i potem z pucka leciały w głąb kraju gdzie spełniły naprawdę witalną rolę w walkach z bolszewikami w XX roku. Zostańmy na razie jednak przy wodnosamolotach. Udało się pierwsze parę egzemplarzy zebrać. Były one oczywiście bardzo zużyte, zniszczone wojenną służbą i niestety bardzo często dochodziło na nich do wypadków. Ex-niemieckie samoloty potrafiły albo rozlecieć się w locie, albo przy lądowaniu przy kontakcie z wodą te wszystkie naprężenia powodowały urwanie pływaków, rozerwanie poszycia. A pamiętajcie, że w tych czasach nasi piloci nie mieli spadochronów, i zwykle tego typu wypadki kończyły się śmiercią albo trwałym kalectwem. W dodatku to jest wodno samolot. Na lądzie zawsze macie szansę, jak się rozbijecie, że połamie was, ale przeżyjecie. Tam zaś samolot, kiedy poskręcał wszystkie części konstrukcyjne i uwięziło was w środku, to mogliście jeszcze utonąć. Niestety 15 sierpnia 1922 roku, w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, w trakcie pokazu lotniczego doszło do tragicznego wypadku. Załoga lecąca na po niemieckim samolocie miała zaprezentować bombardowanie lotnicze, ale bombardier się pomylił i 12,5 kg bomba zamiast polecieć w cel, to poleciała w widownię. Zginęło 9 osób, dziesiątki były rannych. No i było powszechne oburzenie, że y, właśnie ten dywizjon lotniczy to jest jakaś porażka, że to jest w ogóle kpina, że piloci niewyszkoleni, samoloty się rozlatują, dochodzi do wypadków, zginęli cywile, że tak dalej być nie może. I wtedy dopiero zdecydowano, żeby coś z tym zrobić, bo dotychczas dywizjon w ogóle był przydzielony do drugiego pułku lotniczego w Krakowie, bo marynarka wojenna nie bardzo wiedziała, co z nim robić. Stwierdzono, że w Krakowie jest y, pułk, oni lepiej będą wiedzieć, no wiecie, gdzie Kraków, a gdzie Puck. Po tych wypadkach z rozlatującymi się samolotami, z tym wypadkiem na pokazach, z chronicznym niedofinansowaniem, w końcu wzięto się za to i w 1923 roku przemianowano jednostkę na morski dywizjon lotniczy. I choć jeśli chodzi o samoloty, wciąż podlegała się chodzi o wyposażenie pod Departament Żeglugi Powietrznej, to jeśli chodzi o y, zadania taktyczne, jakie miały być wyznaczane dywizjonowi, dowodzenie, a także szkolenie, przeszedł on pod zarząd floty. Dzięki temu byli oni już pełnoprawnymi marynarzami lotnikami. Nazywało się to MD-Lotem, no i zaczęto finansować to. W międzyczasie postanowiono też zażegnać katastroficzną sytuację, związaną z rozpadającymi się niemieckimi samolotami, i kupiono samoloty we Włoszech. Było to 7 wodnosamolotów FBA S4 oraz 9 Marci M9. Samoloty przyleciały do nas, a właściwie przypłynęły w skrzyniach na statku do portu, rozładowano je. Bardzo długo nie mogliśmy ich poskładać, gdy w końcu, pomimo pewnych oporów i trudności we współpracy z mechanikami i pilotem włoskim, udało się pierwszą muć złożyć. To on stwierdził, że on absolutnie nie zamierza jej oblatywać. Znalazł się jednak dzielny polski pilot, który do pierwszej polskiej M9 wsiadł, wystartował i samolot rozleciał się w trakcie lotu. Niestety załoga zginęła. Okazało się, że y, części konstrukcyjne były w ogóle słabo zaprojektowane. To nie był zbyt udany wodno-samolot, a do tego przez długie składowanie y, i przez to, że on już tam był złożony w tej skrzyni w nie najlepszym stanie, okazało się, że one się do niczego nie nadają. Wszystkie samoloty typu FBA postanowiono zezłomować, a Maciej M9 wysłano do Warszawy, gdzie dokonano przeglądu. Te, których się nie dało naprawić, poszły na części, a te, które dało się wyremontować, zaczęto remontować, a także wprowadzać pewne własne patenty, wzmocnienia i przeróbki, które miały, że tak powiem, wydłużyć żywotność tych samolotów. One jeszcze do MD lotów wróciły, latano na nich najprawdopodobniej do 26 roku, ale był zakaz wykonywania na nich jakikolwiek ewolucji, jakichkolwiek gwałtownych manewrów. No i delikatnie mówiąc już od początku było wiadomo, że Polska Marynarka wojenna z tych samolotów pożytku nie będzie miała. Dlatego już od 1924 roku Polacy w końcu odłożyli trochę kasy i zaczęto rozglądać się za jakimiś poważniejszymi samolotami, które nie będą zużyte, nie będą zleżane, i które będą trochę nowszego wzoru. W latach 1924-27 do Pucka dotarły cztery łodzie latające LOH H13B, siedem amfibii patrolowych LOH H135B3, cztery szkolno-łącznikowe łodzie latające Kams 30E, osiem dwusilnikowych bombowo-patrolowych łodzi latających Latham 43HB3, które były największymi samolotami w wemdelocie. Oraz malutkie 16 sztuk szkolno-łącznikowych Amfibii FBA 17H, zwanych pieszczotliwie szrekami, które były bardzo przyzwoitymi samolotami. Samoloty dostarczono w skrzyniach do Polski, zaczęto je składać i tym razem współpraca z Francuzami szła o wiele lepiej. Był też francuski pilot oblatywać, który szkolił naszych pilotów, jak latać, pomagał, nadzorował serwisowanie tych samolotów, doradzał, co jeszcze można zrobić. Był on nazwiskiem, jak dobrze pamiętam i nie wiem, czy dobrze to wypowiem, Burdin i został zapamiętany przez lotników z Pucka jako lotnik sumienny, odważny, który potrafił robić naprawdę niesamowite ewolucje na tych samolotach, a także co ciekawe, zapamiętano go jako człowieka wyjątkowego, gdyż nie odstępował na krok polskich marynarzy przy kieliszku. To był najlepszy moment dla md -lotu. Dziesiątki samolotów, kilka rodzajów samolotów, eskadra dalekiego i bliskiego zwiadu, do tego cała masa służb technicznych, które wspierały zaplecze działania całej bazy. Samoloty spełniały cały szereg funkcji. Przede wszystkim dla marynarki wojennej patrolowały niebo nad Bałtykiem i meldowały o wszelkich spostrzeżonych samolotach oraz statkach obcych państw, meldowały o ich ruchach, dostarczały meldunki na okręty. Jak było trzeba, to zajmowano się transportem ważnych osób z lądu na okręt i z powrotem, A przede wszystkim po prostu te samoloty były i biało-czerwona szachownica przy granicy z wolnym miastem Gdańskiem oraz przy granicy z Niemcami udowadniały, że morze nierozerwalnie jest już związane z Polską. A była to naprawdę wyczerpująca i trudna służba, pełna w różne wypadki, nieprzyjemne przygody, ale francuskie samoloty dzielnie się spisywały. Ale tylko do początku lat 30. Wtedy to te wszystkie latające łodzie, amfibie, wodnosamoloty były już zużyte. Słona morska woda bardzo szybko niszczy metalowe elementy konstrukcyjne i poszycie. Samoloty były wielokrotnie łatane. W początku lat 30. już dochodziło do tego, że po jednym starcie i lądowaniu kadłub i poszycie już były do przeglądu i do naprawiania. Silniki były wymęczone, ich resursy były na ukończeniu, a niektóre nawet latały na przekroczonych, już nie mając nominalnej maksymalnej mocy. Jako jednostka bojowa MDLOT praktycznie Praktycznie nie istnieje. Poza samolotami do szkolenia kołowymi na trawiastym lotnisku obok żaden samolot MD-Lotu nie stanowi jakiegokolwiek nawet minimalnego zagrożenia dla Kriegsmarine czy floty bałtyckiej. Dlatego postanowiono przezbroić MD-Lot i postanowiono na początku lat 30, że zrobimy to własnymi siłami i własnymi samolotami. Najpierw dostarczono ciężkie samoloty. W założeniu miały to być samoloty dalekiego zasięgu, samoloty bombowe. Wyszło tak, że marynarze zostali potraktowani mocno po macoszemu, gdyż dostali trzy samoloty Lublin R8. Dlatego trzy, bo jeden dostali od razu na początku do testów, a z czterech wyprodukowanych sztuk, kolejne trzy dostało lotnictwo normalne w Dęblinie. Tam jednego rozbili, stwierdzili, że sam model samolotu jest przestarzały, jest do dupy i oni go nie chcą, więc przymocowano do niego pływaki i oddano go marynarzom. No i tak oto mieli trzy Lubliny R-8, które były wolne, mało zwrotne, przestarzałe, wadliwe, że w ogóle lubiły się psuć, no były po prostu nieudane w każdym calu. A oprócz tego dostarczono około 20 samolotów Lublin R-13, które były też przeróbką samolotu, tak zwanego towarzyszącego samolotu, który miał wspierać piechotę na lądzie. A do którego po prostu przyspawano pływaki, poprawiono parę rzeczy i oddano go do MD-lotu jako samolot morski. Nie nadawał się do niczego poza zwiadem, ponieważ miał w porównaniu z poprzednimi francuskimi łodziami latającymi za słaby silnik. Miał tylko jeden silnik, więc o dalekim zwiadzie można zapomnieć. Był uzbrojony tylko w jeden karabin maszynowy na stanowisku obserwatora, a mocowania, które przy nim instalowano do bomb, nie były w stanie unieść zbyt dużej wagi. Więc szybko się zorientowano, że potrzebujemy ciężkich łodzi latających. Najpierw eksperymentowano jeszcze z własnym projektem Lublin R-20. Był on testowany w Pucku. Był to dość obiecujący projekt, ale niestety nic z tego nie wyszło. Nie tylko sam samolot wymagał daleko idących zmian, żeby nadawał się do służby w ale też w międzyczasie firma, która go produkowała, zbankrutowała, została potem znacjonalizowana i projekt w drugiej połowie lat 30. definitywnie zarzucono. Wtedy też stwierdzono, że Ostatnią deską ratunku dla istnienia w ogóle Delotu jako jednostki wojskowej jest zakup samolotów za granicą. I tutaj wybór padł na samoloty włoskie. Kant Z506 Arone, to znaczy po włosku Czapla. Niestety Włosi nas wykiwali i wbrew ustaleniom 1 września 1939 roku. Oprócz wszystkich wspomnianych wcześniej przestarzałych samolotów, jedyny Kant doleciał dosłownie kilka dni przed wybuchem wojny. Nie miał zaczepów do bomba ani torped, nie miał uzbrojenia i w dodatku przyleciał na resztkach paliwa z Włoch. Dlatego był bardzo drogi, bardzo piękny, bardzo szybki i w tamtej sytuacji totalnie bezużyteczny. Został najpierw ewakuowany na Hell, a potem w głąb lądu, ale o samym Kancie nie będę Wam więcej w tym filmie opowiadał, bo to jest ciekawy temat i o nim zrobię króciutki, osobny film. Niemcy mając dane wywiadowcze jeszcze z lat 20. i początku 30. uważali, że MdLOT stanowi dla Kriegsmarine poważne zagrożenie. Dlatego rankiem 1 września na bazę spadły bomby. Zginął dowódca jednostki, komandor Edward Szystowski, którego pomnik znajduje się dziś na terenie dawnej bazy lotniczej. Po jego śmierci zaś komendę objął komandor Kazimierz Szalewicz, który podjął bardzo trudną decyzję. Nie wysłał pilotów na niebo, bo wiedział, że w przestarzałych Lublinach stanowią łatwy łup dla Luftwaffe. Kazał samoloty ewakuować na Hel ukryć je wzdłuż brzegu od wewnętrznej strony zatoki, a marynarze zostali spieszeni i uzbrojeni w karabiny Mausera oraz Browningi przemaszerowali w rejon Władysławowa, gdzie dołączyli do obrony wybrzeża i dzielnie bronili Półwyspu Helskiego, aż do kapitulacji 2 października 1939 roku. Wszystkie zaś wodnosamoloty, które ewakuowano i ukryto na Zatoce, zostały przez Luftwaffe w następnych dniach odnalezione i zniszczone. Załogi wymontowały z nich jedynie karabiny maszynowe ze stanowisk Obserwatora. Bardzo dzielnie przydawały się w obronie przeciwlotniczej Półwyspu. Marynarze bronili się do końca i niestety, choć ich baza wpadła w ręce przeciwnika i Puck został zajęty praktycznie przez walki, a MdLot nie był w stanie spełnić swojej funkcji w wrześniu 1939 roku, to zapisali oni piękną kartę w obronie wybrzeża, dzielnie bijąc się jako zwykła piechota. Następnie na krótki okres czasu do bazy w Pucku wrócili niemieccy lotnicy, marynarze ze swoimi wodnosamolotami, ale Wyprowadzili się potem z niej, i w 1945 roku, kiedy armia czerwona zajmowała te tereny, to tam ogólnie żadne większe walki się nie odbyły. Ogółem yy, najcięższe boje skupiły się wokół Gdańska i Gdyni. Po wojnie zaś na teren zakładów wojsko polskie już nie wróciło. Trochę czasu był tam WOP. Ale lotnicy już tam nie zadomowili się, lotniska były rozmieszczone gdzie indziej, wodno samoloty, trochę że tak powiem, wypadły z łask, a od lat 50. cały teren dawnej bazy lotniczej przeznaczono na zakłady mechaniczne. I tak oto zakończyła się niesamowita historia Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Co nam z tej wspaniałej lotniczo-morskiej epopei pozostało? Teren bazy wciąż stoi. Zachowała się większość budynków: zachowały się koszary, zachowała się y, baza, w której y, było radio, zachowały się hangary, zachowała się pochylnia, zachowało się nabrzeże, y, z którego właśnie wodowano i ściągano samoloty. Ale niestety, teren należy do prywatnych firm i do urzędu skarbowego, jest podzielony płotami, ogrodzony. Nie da się od tak z ulicy dojść do tego miejsca, w którym generał Haller zaślubił Polskę z morzem, a właściwie z zatoką Pucką. Nie można pozwiedzać tego terenu. Na szczęście dla nas, tam gdzie był budynek radiostacji, jest małe, skromne, ale na szczęście działające muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego. I w przebitkach to, co widzieliście, te gabloty z mundurami tą replikę samolotu Lublin R13. To wszystko jest właśnie zasługa tego małego muzeum, które tam działa. I na tym dzisiejsza historia się kończy. Oczywiście liznąłem ją tylko po powierzchni, dlatego jeśli ktoś chce ją bardziej zgłębić, to polecam Muzeum MDLOTu w Pucku. No i przy okazji pozdrawiam pana Ireneusza, dziękuję za pomoc. Link do muzeum będzie w opisie, oni chętnie wam dużo więcej opowiedzą. Pozdrawiam Michała Radkę, który mnie gościł, oprowadzał i też bardzo mi pomógł. Niektórzy stali widzowie mogą go kojarzyć. Jego kanał na YouTubie nazywa się LWP Desant. Link będzie w opisie. A przede wszystkim dziękuję członkom stowarzyszenia SES Komandor. No i tu pewno niektórzy z Was zastanawiają się, jak to się stało, iż się w tym filmie sprzedałem. Już wyjaśniam, panowie do mnie się zgłosili z taką, wiecie, smutną sprawą. Otóż jest grono w Polsce bardzo liczne pasjonatów marynarki wojennej i patrzyli oni z taką skrytą zazdrością na pasjonatów lotnictwa, którzy parę miesięcy temu mogli kupić piękne szwajcarskie automatyczne zegarki seria stu takich zegarków na stulecie lotnictwa polskiego. A że marynarka wojenna też obchodzi stulecie w tym roku. No to tak jakoś smutno się zrobiło, bo nie ma takich pamiątkowych, y, fajnych gadżetów, które można byłoby się zaopatrzyć, żeby w następne lata leżały w szufladzie i nabierały na wartości. Więc stowarzyszenie z pomocą wielu dobrych ludzi wyszło temu naprzeciw. Ogarnęli producenta ze Szwajcarii też zrobili zegarki, też automaty, też jakieś takie full wypasione. Jest y, strona postawiona z okazji stulecia y, marynarki wojennej Rzeczpospolitej. Link do niej będzie w opisie. Teraz dopiero to się z tego. Co co pamiętam rozkręca, tam jest wszystko przygotowane, bo rocznica wypada dopiero jesienią. Wtedy to też powinny się pojawić zegarki, powinny się pojawić y, odznaki pamiątkowe. No i przede wszystkim dzięki temu, że stowarzyszenie się mną zainteresowało, a że ja się zainteresowałem tymi zegarkami, to jeszcze w przyszłości Wam opowiem trochę więcej o marynarce wojennej. A dzięki temu, że Panowie się na tym znają i sprawdzają bzdury, które wypisuję w skryptach, to macie nadzieję na to, a właściwie gwarancję, że te filmy będą przyzwoicie dobre. Dziękuję, żegnam się i cześć!